Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry, zapraszamy was do wysłuchania orędzia świętego Michała Archanioła, jakie otrzymała Luz de Maria de Bonilla. Jest to bardzo ważne orędzie odnoszące się do przyszłych wydarzeń, które prawdopodobnie spełnią się w najbliższej już przyszłości. Na to wskazywałoby tempo aktualnych wydarzeń. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Marii po orędziu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Boże błogosławieństwo jest dla wszystkich. Jako książę legionów niebieskich wzywam was do modlitwy sercem, do ofiarowania chwili z waszego dnia, by wstawiać się za siebie nawzajem, jako dzieci jednego Ojca. Zagrożenia, jakie czają się na ludzkość, będą trwały dalej. Ciemność idzie naprzód. Nie zatrzymuje się. Potęgi światowe przechodzą od gruźb do chwytania za broń, doprowadzając całą ludzkość do życia w lęku i braku wszystkiego, co potrzebne człowiekowi do życia. Ochraniam was. I by was chronić, muszę wam najpierw wszystko zapowiedzieć, zanim stawicie temu czoła, aby każdy z osobna poprawił się duchowo, był człowiekiem wiary, a następnie się przygotował. Ludzkość doświadczy wielkiego cierpienia, gdy zbliży się chwila przełomu, dosłownie zmiana momentu czasu lub też zmiana przypadająca w tej wyznaczonej chwili. Potęga naszego Króla i Pana jest nieskończona. Któż jak Bóg? Nikt jak Bóg. Na ziemi są potęgi gospodarcze, które ukazują się światu z potęgą, władzą ludzką, uzurpując sobie władzę Boga, wyrządzając człowiekowi poważne szkody. Bądźcie dziećmi Bożymi, trzymającymi się mocno prawdziwej doktryny, ludźmi wiary i wytrwałości. W tym momencie demon powoli podkopuje i osłabia ludzi, którzy idą u boku naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wstrzykując im arogancję, niecierpliwość, pychę i egoizm. Uwaga, ludu Boży! Niektórzy upadają z powodu tego, co posiadają, a także z powodu braku szacunku wobec Przenajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matki. Ludzkość musi się zmobilizować. Musi bardziej należeć do Boga. W przeciwnym razie demon doprowadzi ją do wpadnięcia w jeszcze większe grzechy ciała, jakich nigdy jeszcze nie popełniono. Rozeznawajcie, wspierani przez Ducha Świętego, sposób postępowania i uczynki, jakie macie wykonywać. Ludzie mają wkrótce zostać opieczętowani pieczęcią zła. Dosłownie, pieczęć zła ma wkrótce zostać umieszczona w czy na ludziach. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza 6,
8:13, Księga Apokalipsy 2:11. Rozeznawajcie, dzieci Boże, rozeznawajcie. Naczelne instytucje światowe poddały się w posłuszeństwo ziemskim potęgom i ludzkość jest unicestwiana. Nowi antychryści dają się poznać, aż stanie się obecny władca nieprawości. Dzieci Boga, jesteście chronieni przez Trójcę Przenajświętszą, przez naszą Królową i Matkę, poprzez zastępy niebieskie, o ile jesteście ludźmi dobra, spełniającymi Bożą wolę. Błogosławię was. Trwajcie osłaniani w cieniu Najwyższego. Nie lękajcie się. Utrzymujcie wiarę. Nie lękajcie się. Trzymam mój miecz wzniesiony w górę jako znak ochrony dla każdego z was. Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, jesteśmy niezmordowanie wzywani przez świętego Michała Archanioła do czynienia dobra. Chodzi o to, że chrześcijanin musi się wyróżniać czynieniem dobra i wykonywaniem dobrych uczynków, jak nakazuje nam nasz Pan Jezus Chrystus. Wypełniając to, o co się nas prosi, i ofiarowując to za zbawienie dusz, współpracujemy z planem zbawienia. Święty Michał ostrzega nas i wiemy, co nas czeka. Ziemia wciąż się trzęsie. Woda uderza plagami w narody, a wulkany robią nam wciąż niespodzianki. Nie tracąc wiary, trwajmy dalej w wynagradzaniu, składając ofiary, miłując Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Będąc posłańcami i zwiastunami Bożej miłości. I wraz ze świętym Michałem Archaniołem mówimy: Któż jak Bóg? Nikt jak Bóg. Amen.